Tak jak poprzednim razem, mieliśmy zostać przyjęci przez grubą rybę. Wszystko przebiegało bez większych niespodzianek, aż do chwili, gdy zaproszono mnie do jego biura. Wtedy go zobaczyłem. Vegas pełną gębą. Ogier, gangster, aspirant. Facet z rodzaju tych, którzy nazywają kobiety cipami, łajdaczą się, chlają, uprawiają hazard i deprawują wszystko, co dostanie im się w ręce, a przy tym religijni. Był to człowiek, który regularnie chodził do kościoła, uosabiał amerykański model życia i nienawidził długowłosych palaczy trawy, czyli takich ludzi jak ja. Znajdowałem się w pokoju człowieka, który zdolny był do wszystkiego, który mógł zabić. Jesteśmy zespołem o nazwie The Doors. Nasz wokalista jest poetą i prawdziwym przystojniakiem. Poetą? Będzie z niego gwiazda. Mamy świetny materiał. To tylko próba. Rozumie pan. Demo. Poetą? Może pan przysłucha jazdę w świetle księżyca? Gwiazda w świetle księżyca? Jazda. Nie pozwalaj sobie. Nic takiego nie robię. Ta piosenka nazywa się Jazda w świetle księżyca. Co? To tytuł. Jest na etykietce. Gdzie? Zdaje się, że to trzeci numer. Wolę zacząć od początku. No, oczywiście. Co? Nie, nie. Noszę tylko długie włosy. Nic więcej. Kosucha kłączucha. Jak Beatlesi, co? Tak, jak Beatlesi. Nie cierpię tego gówna. To jest chore! To jest muzyka ćpunów! Ale czy nie brzmi trochę jak... Wynoś się stąd! Spieprzaj z mojego biura. Jest chore! Ale myślałem, że się panu spodoba. Nie podoba mi się ta muzyka! Żebyś mi się tu więcej nie pokazywał, pieprzony ćpunie! Pieprz się! Wizyty Raya Manzarka w wytwórniach muzycznych nie zawsze kończyły się dobrze. Nagrane z jego nowym zespołem demo miało być pierwszym elementem portalu do nowego wymiaru, przez który chcieli przeprowadzić całą ludzkość. Tak właśnie swą muzykę postrzegali wcześniej The Doors. Niewątpliwie był to więc zespół z misją. Ich aspiracje nie kończyły się na przygrywaniu ludziom do tańca. O nie, byli nie tylko muzykami, ale i rewolucyjnymi intelektualistami. O co właściwie im chodziło? Jak postrzegali swój cel? Czy był on niespójnym narkotycznym urojeniem, czy może dobrze sprecyzowanym zamysłem? O tym wszystkim powiemy sobie w trzecim odcinku naszego muzycznego stycznia. Nazywam się Ludwik Pędzioł i zapraszam Państwa do kontrrewolucji. Prześwietlmy rockowe ideologie i przywróćmy harmonię muzyczną.
Zanim przejdziemy do omówienia przesłania poszczególnych albumów zespołu, opowiedzmy o tym, jaki światopogląd deklarowali bohaterowie naszej audycji. Wbrew potocznym skojarzeniom, The Doors nie byli zespołem Jima Morrisona. Ich utwory zazwyczaj stanowiły efekt kompozytorskiej współpracy. Dlatego każdemu poświęcimy krótką chwilę, ze szczególnym uwzględnieniem Jima Morrisona i Raya Manzarka, najstarszych i najbardziej świadomych członków grupy. Wokalista i autor większości tekstów The Doors, Jim Morrison, był synem wojskowego, człowieka o władczym i autorytarnym usposobieniu. Relacja z ojcem układała się nie po jego myśli, do tego stopnia, że po dostaniu się do szkoły filmowej całkowicie zerwał z nim kontakt. Nie wiemy, jak dokładnie układały się jego stosunki rodzinne, gdyż nawet później unikał tego tematu nawet wśród najbliższych przyjaciół. Według Raya Manzarka to właśnie metody wychowawcze admirała Morrisona były przyczyną wykształcenia się u niego tak niechętnej wszelkim regułom i normom postawy. W wywiadzie z 1966 roku Jim Morrison powiedział: "Zawsze interesowałem się ideami mówiącymi o rewolcie wobec autorytetów. Podobają mi się idee mówiące o odrzucaniu ustalonego porządku. Ciekawi mnie wszystko, co dotyczy buntu, chaosu, nieporządku, szczególnie działania, które pozornie nie mają żadnego sensu. Wydaje mi się, że to jest droga wiodąca ku wolności. Zewnętrzny bunt jest sposobem na uzyskanie wewnętrznej wolności." Wiemy, że już od młodych lat Morrison był intelektualnie chłonny. Interesowały go zwłaszcza dzieła Fryderyka Nietzschego, egzystencjalizm, poezja bitników, a także różne egzotyczne tematy, jak na przykład demonologia. Przede wszystkim jednak fascynował się szamanizmem. Prawdopodobnie było to związane z wydarzeniem, którego miał doświadczyć jako 3-letnie dziecko. "Jechałem wraz z rodzicami i dziadkami o świcie przez pustynię", opowiadał. "Ciężarówka wypełniona Indianami albo zderzyła się z samochodem, albo o coś uderzyła. Dość, że na całej drodze rozrzucone były ciała wykrwawiające się na śmierć. Sądzę, że w tej właśnie chwili duchy tych zmarłych Indian, może jednego albo dwóch, biegały wokół i wylądowały w mojej duszy. To nie żadna historyjka o duchach, to coś bardzo poważnego." Nie wiadomo jednak, jak bardzo serio można tę opowieść traktować. Sami rodzice, komentując słowa swojego syna, stwierdzili, że samo wydarzenie nie było tak dramatyczne, jak przedstawia się ono w jego relacji. Nie można więc wykluczyć, że opowieść służyła Morrisonowi do tworzenia jego scenicznego wizerunku szamana. Jednak równie dobrze mógł rzeczywiście tak zapamiętać tamten wypadek, a następnie włączyć go w swoją autonarrację. Szamanizm często łączony jest z motywem transformacji, docieraniem do tajemnej wiedzy i nadzmysłowych zdolności w trakcie zmienionych stanów świadomości. W połączeniu z antykonserwatywnymi poglądami Morrisona wytworzyła się zatem idea, którą możemy określić mianem szamanizmu politycznego. Transformacji społecznej, mającej wydźwignąć społeczeństwo na wyższy stopień duchowy. Wiemy, że artysta stronił od idei zbrojnej rewolty. Interesowało go zrewolucjonizowanie zbiorowej świadomości. O jej aktualne zniewolenie Morrison obwiniał kapitalizm i będące jego wytworem społeczeństwo przemysłowe. Obie te rzeczy uważał za dzieło diabła. Tak więc nie koncentrował się na negatywnych aspektach kapitalizmu, takich jak nierówności społeczne. Sam miał się śmiać z posądzeń o komunizm, ale właśnie krępowanie ludzkiej jaźni. Poza tym był raczej niechętny wszelkim ideologiom, gdyż uważał, że każda z nich służy wyłącznie władzy określonych grup społecznych. Według Morrisona rewolucja społeczna miała być nie tyle progresem, co regresem do duchowości pogańskiej, którą prawdopodobnie zafascynował go jego ulubiony filozof Fryderyk Nietzsche. Z mieszanki takich właśnie inspiracji wywodzi się morrisonowska idea powołania do życia nowego, dzikiego zachodu, w którym panowałaby nieograniczona wolność i dionizyjska rozkosz. Jednak w jego światopogląd wkradały się również elementy niespodziewane. Łatwo zobrazować to podejściem Morrisona do kwestii rasy. Istnieją spore kontrowersje co do tego, czy Morrison miał poglądy rasistowskie.
Z jednej strony trudno sobie wyobrazić, by taki antykonserwatywny, psychodeliczny rewolucjonista, do tego grający bluesa i coverujący utwory dawnych czarnych bluesmenów, był niechętny ludziom o odmiennym kolorze skóry. Jednak jego kolega z zespołu, Ray Manzarek, w swoich wspomnieniach twierdzi, że po swych narkotycznych eksperymentach, zwłaszcza z psychoaktywnym bieluniem, osobowość Morrisona uległa rozdwojeniu i ta zła część, którą nazywał Jimbem, była między innymi rasistowska. Ten rasizm miał być dodatkowo skutecznie podsycany przez niejakiego Felixa, kolegę od kieliszka, z którym Morrison przez jakiś czas pomieszkiwał. Z kolei dobra część Morrisona, Jim, wierzyła w braterstwo wszystkich ludzi. Organista Ray Manzarek pochodził z rodziny o polskich korzeniach, katolickiej i konserwatywnej. W przeciwieństwie do Morrisona, pomimo swoich poglądów, nie miał jednak złych stosunków z rodzicami. W młodości uczył się w szkole parafialnej prowadzonej przez dominikanów. Pomimo panującej tam surowej dyscypliny, posiadał o nich dobre zdanie. Uważał ich za nowoczesnych i godnych naśladowania. Na studiach przyjaźnił się z hipisami. Trudno powiedzieć, czy uważał się za jednego z nich, bo jednym razem temu zaprzeczał, a innym potwierdzał. Miał lewicowe poglądy gospodarcze. Był zwolennikiem prowadzenia radykalnej polityki proekologicznej, a także legalizacji niektórych narkotyków, w których działanie upatrywał magicznych mocy. Chętnie tropił faszyzm, również w amerykańskim patriotyzmie. Uważał, że należy wyzwolić świat spod dominacji konserwatystów, filistrów i kapitalistów, których zbiorowo określał mianem establishmentu. I to właśnie establishment uznawał za swojego głównego wroga, przyczynę panującego na świecie zła. Twierdził, że celowo zaciemnia on przed ludźmi prawdę, celowo oducza ich myślenia przyczynowo-skutkowego, by następnie móc ich wykorzystywać do własnych celów, a zwłaszcza prowadzenia konsumpcjonistycznego stylu życia zasilającego amerykański przemysł. Przewidywał, że jego hegemonia doprowadzi do ekologicznej katastrofy całej planety. Podzielał z Morrisonem pogląd, że establishment stanowi również podstawową przeszkodę w wyniesieniu ludzkości na wyższy poziom świadomości. Gdy zrzucimy więzy ortodoksji, rozkosz zacznie się na nowo. Wolność i radość powrócą, jak tylko pokonamy nasze lęki i rozerwiemy krępujące nasze serca łańcuchy konserwatyzmu. Pisał w swoich wspomnieniach. W późniejszych latach swojego życia publicznie wyrażał poparcie dla kandydatury Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w USA. W sferze religijnej wyznawał New Age'owy konglomerat wierzeń różnych tradycji duchowych, chrześcijańskich, buddyjskich, hinduistycznych, pogańskich, jogicznych i astrologicznych. Podstawowym obiektem jego wiary była witalna energia podtrzymująca całe boskie stworzenie. Energią tą miała być miłość. Najważniejszą zaś wartością dla Manzarka była wolność, w tym wolność słowa. Gitarzysta Robert Krieger pochodził z zamożnej rodziny. Miał autorytarnego ojca, podobnie jak Morrison. Razem z perkusistą Johnem Densmorem byli nieco młodsi od Morrisona i Manzarka. Starsi koledzy mieli duży wpływ na ich światopogląd. Szybko zaczęli utożsamiać się z ich misją. I widać to niekiedy w tekstach Kriegera, gdy próbował naśladować Morrisona. Jeden i drugi byli wyznawcami guru Maharishi Yogiego, medytowali i wyznawali mądrość Dalekiego Wschodu. O tym, jak The Doors postrzegali swoją misję u swych początków, opowiedział Ray Manzarek w jednym z wywiadów. W tym czasie połykaliśmy mnóstwo psychodelicznych środków, więc w naszych umysłach drzwi percepcji były odblokowane. Muzykę traktowaliśmy jako w pewnym sensie środek dla wyznawania nowej wiary. Wiary w swoje ego, w każdego człowieka jako Boga. Taka idea kryła się za stworzeniem The Doors, miała jej służyć muzyka i wspaniałe teksty Jima. Duża część piosenek na ich debiutanckim albumie z 1967 roku dotyczyła miłości. Ich pisaniu Morrisonowi przyświecał jednak głębszy cel aniżeli większości zespołów rockowych tamtych czasów. Miłość miała być raczej bronią do walki z establishmentem i zastanym porządkiem kapitalistycznym.
W tym sensie miała posiadać funkcję burzycielską, ale i twórczą, bo z niej miało wyłonić się nowe, wolne społeczeństwo. I w tym sensie, pomimo podobnej tematyki, twórcza intencja utworów w rodzaju Light My Fire czy I Looked At You jest zupełnie inna od infantylnych Beatlesowskich Love Me Do czy She Loves You. Dotyczy to większości piosenek na albumie. Rozpoczynający debiutancki album Break On Through to wezwanie do szeroko pojętej transgresji. Różne wypowiedzi Morrisona wskazują, że interesuje go zmiana zarówno człowieka, jak i społeczeństwa. Liczył na to, że po przebiciu się, po przejściu przez drzwi, dojdzie do zmiany ogólnej, do skruszenia kulturowych ograniczeń krępujących ludzkie pragnienia. Środkiem do tego, jak już mówiliśmy, ma być miłość. Oczywiście nie chrześcijańska, a jak zwykł mawiać Manzarek, dionizyjska. 20th Century Fox jest rodzajem demaskacji fałszywości, wyrachowania i sztuczności kobiet, które poddały się kształtowaniu przez kapitalistyczny system. Z kolei Take It Easy propaguje filozofię dalekowschodnią, przyjmowanie z otwartością wszystkiego, co niesie życie. Najważniejszy i najbardziej kontrowersyjny jest jednak wieńczący płytę 11-minutowy The End. W wywiadzie dla Rolling Stone Jim Morrison przyznał, że w zasadzie sam nie wiedział, o czym chciał w tym utworze opowiedzieć. Dotyczy to zwłaszcza środkowej, narracyjnej części, gdyż zarówno muzycznie, jak i lirycznie ewoluowała ona w trakcie kolejnych koncertów. W wersji zamieszczonej na albumie opowiada ona o mordowaniu własnej rodziny i chęci seksualnego obcowania z własną matką przez człowieka w masce wziętej ze starożytnej galerii. Nie jest bez znaczenia, że mordowana rodzina odpowiada swoim składem rodzinie Morrisona. Wydaje się więc, że utwór posiada dwie warstwy. Pierwsza została wyjaśniona przez producenta The Doors, Paula Rothschilda, który relacjonuje wyjaśnienie Morrisona, jakiego udzielił mu w prywatnej rozmowie. Zabicie ojca oznacza zabicie wszystkiego, co tkwi w naszym wnętrzu, a nie pochodzi od nas samych. Można powiedzieć, pogołacanie się z cudzych idei. To tłumaczenie dobrze wpisuje się w podstawowe założenia The Doors. Odrzucenie tradycji, koncepcję boskości człowieka oraz rozwianie kłamstw niewolącego ludzkość establishmentu. Druga zaś jest świadectwem samego Morrisona. Świadectwem metaforycznego unicestwienia rodziny poprzez jej porzucenie. Dodatkowo w utworze przywołane są rzymskie katakumby bólu, po których poruszanie się ma pokazać, że żyjemy w ruinach dotychczasowej cywilizacji. Ku następnemu eonowi i nowej cywilizacji przenieść ma nas wąż. Symbol kojarzący się z czymś pierwotnym, zakazanym, a także libidinalnym, co pasowałoby do reszty przesłania zespołu. Jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty The Doors przygotowali tak wiele materiału, że zdołali obdzielić nim całą drugą płytę i połowę trzeciej. Nic jest dziwnego, że przekaz zamieszczony na drugiej płycie zespołu, Strange Days, jest bardzo konsekwentny. Pewną nowością tematyczną jest utwór People Are Strange, opowiadający o samotności i alienacji. Utwór tytułowy nawiązuje do tematyki przejścia między światem starym a nowym. Opisuje etap pośredni, będący czasem pomieszania i dezorientacji. Kończący płytę najdłuższy, When the Music's Over, powiela strukturę i przekaz The End. Z jednej strony wskazuje na koniec dotychczasowej ery, a z drugiej stanowi wezwanie do współtworzenia nowej. Pada również oskarżenie pod ich adresem. Oskarżenie o zniszczenie i skrępowanie ziemi. Oni nie są sprecyzowani, ale łatwo się domyślić, że chodzi o establishmentowych strażników dawnego porządku. The Doors i ludzie, których reprezentuje, nowa siła, ci posłańcy nowej ery, domagają się zmiany warty. Oddajcie nam świat! Chcemy go! Już! Jako środek do zmiany tym razem zostaje wskazana muzyka. Niezależnie od naszego zdania o wizji społeczno-religijnej The Doors, trzeba przyznać, że ich dwa pierwsze albumy są dziełami wybitnymi. Perłami wśród rockowej spuścizny nie tylko lat 60., ale całej historii rocka. Pod względem artystycznym, z zaproponowaną przez nich fuzją stylistyczną, spojoną profetyczną poezją Morrisona, jest w stanie konkurować zaledwie kilka zespołów. Zaś trzeci album, pod tytułem Waiting for the Sun, prezentuje zbliżony poziom tylko w połowie utworów. Właśnie tych napisanych w okresie wielkiego natchnienia, w domu stojącym na Venice Beach w Los Angeles.
Unknown Soldier w warstwie lirycznej operuje na zestawieniu brutalnych obrazów śmierci żołnierzy w Wietnamie z codziennością osób, które tylko o tej wojnie dowiadują się z mediów. W środku utworu słyszymy dźwiękową ilustrację egzekucji tytułowego Nieznanego Żołnierza. W trakcie koncertów odgrywana była scena, w której Morrison pada pod salwą plutonu egzekucyjnego. Zdaje się, że przekaz próbuje w ten sposób zaangażować słuchacza w sprawę aktywnego sprzeciwu wobec wojny poprzez skruszenie psychicznej bariery między jego zdystansowaną świadomością a wojenną rzeczywistością. Właśnie dlatego szybko przestał być grany przez amerykańskie rozgłośnie radiowe. Utwór Not to Touch the Earth jest fragmentem słynnego muzycznego poematu Celebration of the Lizard, zamieszczonego w całości na płycie koncertowej grupy. Nieracjonalny, archetypiczny i symboliczny strumień doświadczeń pozwala słuchaczowi na daleko posuniętą interpretacyjną swobodę. To szczytowy punkt zarówno introspekcji, jak i autokreacji Morrisona. W świetle deklarowanej przez grupę idei można doszukiwać się w niej podróży w głąb podświadomości artysty, zawierającej koncepcję powrotu do najgłębszej pierwotności, której atrybutem jest wszechmoc. Wstąpienie do gadziego mózgu powiela tu przekaz odrzucania wszystkich cudzych idei obecnych w The End. To przekroczenie krępującej nas kultury poprzez regres do nieskrępowanej niczym dzikości. Ostatni na płycie, agresywny i zaśpiewany przez pijanego Morrisona 5-to-1, wskazuje na rosnącą przewagę liczebną dążących do zmiany świata młodych nad starcami, którzy chcą konserwować status quo. Mówi on również, że nie można poprzestać na samej zabawie, że potrzebne są czyny. Wers "Za 7 dni sprawdzimy, czy warto było" można odczytać jako nawiązanie do Księgi Rodzaju, do tworzenia nowego świata, tyle że w roli stwórcy znajdują się właśnie ci przebudzeni młodzi. Nie jest to jednak jedyna interpretacja. Piotr Kosiński w książce pod tytułem The Doors – Czas Apokalipsy twierdził, że utwór traktowany jako całość stanowi raczej parodię retoryki rewolucyjnej, jaka często pojawiała się podczas młodzieżowej rewolty 68. Kolejny album grupy noszący tytuł Soft Parade muzycznie stanowi gigantyczną artystyczną obsuwę względem poprzednich płyt. Według wielu dotychczasowych fanów zespołu był to namiętny pocałunek ze śmiertelnym wrogiem – establishmentem. Przy muzyce, którą na nim znajdziemy, nie będzie raczej bawić się psychodeliczna młodzież, prędzej mieszczańskie kołtuny. Nie podzielali tej opinii sami Dorsi, uważający ten album za innowacyjny. Większość krytyków jednak nie podziela tego zdania. Pomimo formalnej burżujskości albumu, natężenie tekstów rewolucyjnych okazało się całkiem duże. Tell All The People wzywa słuchaczy do ruszenia ku wolności, zachęcając przy okazji, aby zabrali ze sobą broń. Autorem tekstu był Robbie Krieger. Wzmiankowana często niechęć Morrisona do wersu mówiącego o chwytaniu za broń wskazuje, że za adekwatny środek obalania systemu uważał przemianę świadomości, nie zaś siłę fizyczną. Do It znów zwraca się ku młodzieży. Składa przed nimi obietnicę panowania nad światem. W połączeniu z tytułem można odnieść wrażenie, że zachęca on do odebrania władzy starym szybciej, aniżeli wynikałoby to z naturalnej wymiany pokoleniowej. I wreszcie Wild Child. Utwór na poły autobiograficzny, na poły odnoszący się do tworzenia nowego dzikiego zachodu, zgodnie z koncepcją młodego Morrisona. W tym okresie twórczości The Doors miało miejsce ważne wydarzenie, demaskujące nam nieco chwiejność jego przesłania. Morrison, zaznajomiwszy się z trupą artystyczną Living Theatre, której aktorzy w trakcie przedstawień rozbierali się do naga i wykrzykiwali hasła antywojenne, próbował to powtórzyć na jednym ze swoich koncertów. Spowodowało to wejście w konflikt z prawem, ostracyzm wśród organizatorów koncertów, a w efekcie załamanie nerwowe wokalisty. Według relacji Manzarka, przedrzeźniając się z publicznością, raz to odkrywając, raz zasłaniając jakąś częścią garderoby własne krocze, wykrzykiwał hasła podburzające przeciwko establishmentowi i wzywające do wyzwolenia. Nie jest jednak wykluczone, że była to po prostu lekcja manipulacji tłumem, chęć wywoływania zamieszek i raczenia się chaosem, nie zaś rzeczywiste przesłanie. Na płycie Morrison Hotel The Doors jednoznacznie spowalniają swój galop zmierzający do przemiany świata. Teksty powracają z przestrzeni duchowej do tej ziemskiej, życiowej,
Choć dorsowska fiksacja na wchodzeniu w nową erę ludzkości przebija się jeszcze nieśmiało w Waiting for the Sun, który można odczytać jako metaforę odrodzenia świata, oraz Ship of Fools o odchodzeniu starego. Ostatnim, lekko zahaczającym o politykę utworem jest Peace Frog, umieszczający motyw krwi w przeróżnych kontekstach. Autobiograficznym, aborcyjnym, ale i związanym z zamieszkami ulicznymi. Ma jednak bardziej charakter dokumentacyjny, aniżeli agitatorski. Są to jednak wyjątki. Wydaje się, że The Doors skoncentrowali się tu raczej na zagraniu dojrzałego bluesa, mającego zmazać złe wrażenie po krótkim flircie z muzyką mainstreamową. Nie da się ukryć, że na Morrison Hotel zaproponowali jednak mocno przystępny blues rock, nadający się raczej do jazdy samochodem, aniżeli wzniecaniu młodzieżowej rewolty. Na kończącym morrisonowski etap twórczości The Doors albumie LA Women zdecydowanie dominują utwory autobiograficzne oraz introspekcyjne. Koncentrują się na poszukiwaniu i określaniu siebie, odtwarzaniu dawnych scen i wrażeń. Tym razem, próbując odpokutować winy poprzednich dwóch płyt, zaproponowano brzmienie bardziej męskie i zadziorne. Niewykluczone więc, że Dorsi zwyczajnie zaczęli dojrzewać jako ludzie. Po niewyjaśnionej, prawdopodobnie samobójczej śmierci Morrisona w 1971 roku, The Doors już jako trio wydali jeszcze dwa bluesrockowe albumy. Przeszły one zupełnie niezauważone i nie wywarły żadnego wpływu na publikę. Łatwo odczuć żal Manzarka, który snuł plany przeistoczenia The Doors w siłę ściśle już polityczną, a w Morrisonie dostrzegał przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy jednak rzeczywiście misja Doorsów skończyła się niepowodzeniem? Z pewnością współtworzyli oni czas dziwnych dni, formujących kolejne pokolenie, które dziś rządzi Zachodem. I choć materialistyczny kapitalizm zwycięża, wiele z koszmarów konserwatystów, będących równocześnie marzeniami członków zespołu, się ziściło. Misja powiodła się więc połowicznie. Wskrzeszono seksualną dzikość, zabito duchowość. Dziękuję Państwu za wysłuchanie audycji i zapraszam na kolejną niedzielę, kiedy to opublikujemy ostatnią część cyklu Ideologie Rocka. Wysłuchali Państwo audycji radykalnego pasywisty pod tytułem The Doors. Muzyka ćpunów czy szamanizm polityczny?